Chcemy uatrakcyjnić jak najbardziej nasze Bielawskie Jezioro. To jest duża atrakcja turystyczna. Jednocześnie remontujemy nieopodal basen odkryty. Chcielibyśmy zdążyć jeszcze przynajmniej na część tegorocznego sezonu, a ten pomost ma służyć mieszkańcom po to, żeby można było wejść, żeby mogła zacumować łódka, kajak, bo zakupie tych pływających przedmiotów też myślimy. Koszt około 80 tysięcy złotych w planie z akceptacją Rady Miejskiej według koncepcji przygotowanej przez zespół do opracowania właśnie koncepcji zagospodarowania zbiornika. Ja się cieszę, myślę, że mieszkańcy też będą zadowoleni. W tym roku oferta turystyczna zbiornika Sudety jest bardzo bogata. Plaża, pomost, basen? Basen nie na początek sezonu, gdzieś myślimy 15 lipca, może koniec lipca, ale to już oczywiście będzie inwestycja zrobiona na wiele kolejnych lat. Tak, no, mamy takie możliwości, to inwestujemy, bo warto, bo też wiemy, że dużo mieszkańców, dużo dzieci nie wjeżdża nigdzie na wakacje, więc jest to też oferta dla Bielawian, dla osób z okolicy. I też tutaj niebagatelna rola promocyjna, żeby naszym miastem zainteresować innych. Też od razu chcę powiedzieć, że to nie jest koncentracja wysiłków na turystyce. My przygotowujemy się do dużego programu rewitalizacji. Będziemy aplikować o te środki. Jest zespół, który opracowuje koncepcję właśnie związaną z aplikowaniem. I tutaj duże obszary miasta, bo to jest obszar sięgający 30% powierzchni miasta, będzie poddany rewitalizacji, aplikujemy o te środki przygotowania w tym roku, natomiast w przyszłym roku będzie aplikowanie. Mamy nadzieję, że nam się uda, że nikt nie popsuje planów i opinii o Bielawie. Czasem gdzieś tam ktoś próbuje, ale my się nie przejmujemy, robimy swoje. Pomost, który znajduje się za moimi plecami, ma około 30 metrów długości, będzie służył jako przystań dla kajaków, rowerków wodnych. Z taką wypożyczalnią tego sprzętu ruszamy w tym sezonie, także mieszkańcy i turyści będą mogli z tego korzystać. Z drugiej strony znajdować się będzie kąpielisko w ramach Sudeckiej Plaży, którą również uruchamiamy już po zakończeniu okresu szkolnego. Także atrakcje te będą czynne przez całe wakacje. Jest wykonany z bardzo trwałego bezpieczeństwa? Tak, jest to trwały materiał, jest to stop kilku składników. Także on służy również dla przemysłu, jest wykorzystywany również w przemyśle. Także tutaj to zastosowanie na pewno jest trwałe i nie trzeba obawiać się o bezpieczeństwo i również o czas trwałości tego urządzenia. On będzie zabezpieczony jakimiś barierkami, czy tak jak już jest gotowy, tak będzie zostawiony? Nie, to jest normalna technologia, to jest molo, także zarówno na Mazurach, jak i też w innych miejscach takie obiekty nie są zabezpieczone barierkami, tym bardziej, że ma to służyć jako wypożyczalnia sprzętu wodnego, jako przystań właśnie do sprzętu pływającego. Czy możemy już coś powiedzieć na ten moment o cenach, jakie będą za wypożyczenie danego sprzętu pływającego? W tej chwili jeszcze to ustalamy, na pewno ceny będą atrakcyjne. Zależy nam na tym, aby szeroka grupa mieszkańców, również ta uboższa, mogła bez problemu korzystać z tych urządzeń. Także o ceny nie ma się co obawiać.